słychać. To co widać, ciężka praca, jak najszybszy powrót do gry. Staram się jak najszybciej odbudować swoje jakieś tam problemy po tej kontuzji. Wiadomo, ona nie była jakaś tam krótka, 6 tygodni bez ruchu, tylko leżałem w łóżku, więc ten mięsień lewy no, solidnie opadł, więc trzeba teraz, tak jak mówię, pracować i ciężko tak naprawdę skupić się na tym, na tej pracy i dbać o to i spędzać całe dnie czy pół dnia w klubie. No rzeczywiście, gdzieś ten początek sezonu, te pierwsze spełnione marzenia, debiut, super przeżycia i życzę wszystkim chłopakom z Akademii, żeby mogli przeżyć takie coś, co ja mogłem i byłem w stanie przeżyć. Chciałbym dalej to kontynuować. Mam nadzieję, że liczę się dalej w walce o miejsce w składzie i sam będę do tego dążył, żeby trener patrzył na mnie przychylnym okiem. Wszystko zależy od tego, jak szybko mięśnie będą wracały do swojej optymalnej dyspozycji. Jak ta łąkotka będzie się zachowywała, bo to nie był jakiś drobny uraz, tylko całkowicie ona się oderwała od swojego miejsca, więc jest to jakiś tam po części problem, bo jest ona całkowicie zszyta, więc trzeba uważać krok po kroku, patrzeć, czy kolano nie buchnie, jak mięśnie rosną i dopiero wtedy będą podejmowane kroki. Tak samo Masi nie jest w stanie mi odpowiedzieć, jaki plan będzie na dłuższe chwile, bo tak samo, tak jak mówię, z dnia na dzień przychodzę rano, sprawdzamy te kolano, jak ono wygląda, czy nie jest ciepłe, czy nie jest spuchnięte i dopiero wtedy Masi sam podejmuje decyzję, co robimy i na jakim poziomie ciężko. To jest mój drugi dom. Ja tutaj nie mogę się źle czuć, jestem tutaj już 12 lat, więc przychodzę tutaj tak jak do siebie. Cały czas z uśmiechem na ustach, ciężko pracuję i tak jak każdy chce grać.